Witam. Chciałbym Wam dziś pokazać moje gniazdko, czy wyrażę stado turek hamburskich i sebrycek. No, są też tutaj wisielki. Wśród nich się gdzieś też zagrzebały. Jak widzicie, to jest hamburska kurka. Nie widać jeszcze, że to hamburska. Bardzo podobna jest do sebrytki. Jak jest młoda. O, tu proszę, sebryczka. Takie po prostu sebryczko ma takie łuski. Można rozróżnić. To są takie bardziej, tak się wyrażę, pstrokate. Skakuj, skakuj. Pierwszy raz zostały wypuszczone do kurnicza swojego już. Nie duże do kurniczek, ale kurki są jeszcze małe. Więc na razie się będą tu swobodnie mieścić. To jest w zasadzie tylko do noclegu, bo będą miały tu wybieg. No i jutro, no tak się można powiedzieć, jutro pierwszy raz będą na wybiegu. Bo na dworzu były, tylko że były zamknięte w takim kojcu, niedużym, w zasadzie bez ziemi, no bo to tam na kostce trzymaliśmy, więc tyle tylko, że po prostu na dworzu. Natomiast jutro już będą siedziały sobie całkowicie na ziemi. No, zaczną sobie grzebać, zaczną sobie kopać, zaczną tu widać, jak cały czas grzebią, jak cały czas tymi nóżkami przebierają. No, są w nowym miejscu. Trochę jest słomki, trochę ściana, trochę pewnie jakiegoś zboża, bo te kurki wcześniej były. I widać, jak wszystkie pilnie pracują. No, jutro jeszcze z rana postaram się, jak nie zapomnę, wylecę, żeby przy wypuszczaniu być. Zobaczymy, jak będę sobie radzić z ziemią. Jestem u kurczaczku, będę je otwierał. Ja widzę, że wszystkie sobie tu spokojnie siedzą. Czy zechcą wyjść, to zaraz zobaczymy. No wczoraj opadało i wieczorem, i przez noc, że zrobiło się mokro wszędzie. Nie będzie tak sucho, by sobie mogły pogrzebać w piasku, ale myślę, że będą chętnie wychodzić. Pomalutku się rozchodzą. To chyba za 25 kurczaczków. Czego chyba 8 czy 9 tylko sebrytek. Już takie podrośnięte, one mają być około 6-8 tygodni na pewno. No i w zasadzie te wszystkie, co tutaj mam, oprócz tam kilku kurek, to będą na sprzedaż. A na pewno hamburskie, bo tej rasy już nie chcę trzymać, pomimo że sobie na wiosnę kupiłem koguta, kupiłem sobie kurki. Miałem trzymać, ale jednak będę musiał zrezygnować, bo potrzebuję trochę miejsca na inne, jak się wyrażę, nabytki. No, będą sobie, widzę, pomalutko skubać. Myślę, że na pewno będzie znacznie lepiej, aniżeli w kojcu, w którym dotychczas siedziały. Będziemy zaglądać do nich co jakiś czas.